Włączony jest? Tak. Dobra, tak. Miała. Dziękuję. Witam bliskie mi osoby, członków grupy Relacje, Stowarzyszenia Miłośników Fotografii, osoby z mojej rodziny i wszystkich innych pozostałych. No a szczególnie artystów, z którymi grupy współpracowały, a ja bezpośrednio można powiedzieć, czyli artystę plastyka, artystę malarza Czesława Gałużnego i artystę fotografa Zbigniewa Podsiadło. Proszę pana dyrektora oraz Czesława Gałużnego o rozpoczęcie tego miłego wieczoru. Scenariusz jest napisany, jest rozbudowany i ilustrowanymi zdjęciami, które pokazują się na ekranie. Ja nie przedstawiłem państwu duetu Claro de Luna, czyli Alicję Gutowską-Martinez oraz Daniela Martinez. Bliskie mi osoby, bo współpracujemy ze sobą w różnych, powiedzmy, muzycznych konfiguracjach od ładnych kilku lat. Dziękuję. Proszę państwa, witamy państwa bardzo serdecznie, oczywiście w imieniu Zbyszka, który zawsze uśmiechnięty, zawsze z poetyckim spojrzeniem na świat, ale proszę państwa się nie łudzić, ponieważ niewątpliwie wybierając się w piękną drogę ze Zbyszkiem, można być przygotowanym na bezdroża. Te bezdroża są bardzo istotne. Jak tytuł wystawy, spotkania, spoza. Spoza to jest coś cudownego, co nie smakujemy przy stole, tylko gdzieś daleko zdobywamy te wartości, które później przynosimy do siebie, do domu. Przynosimy piękno. Tak się utarło, że wielkie wydarzenia są w centrum czegoś. Niekoniecznie musi tak być. Jeżeli potrafimy patrzeć oczami Zbyszka, to dostrzeżemy właśnie to wszystko, co jest poza centrum. To piękno, które jest dla nas, ludzi wnikliwych, którzy dostrzegają niezauważalne wartości, gdzieś pozostawione na peryferiach. Artyści niektórzy specjalnie na swoich przestrzennych obrazach pokazują na peryferiach te zdarzenia nieprawdopodobne, emocjonalne, piękne. Dlaczego? Dlatego, żeby nie od razu pokazywać, co się dzieje. Nie każdy z państwa ma to piękne doświadczenie odnajdywania tego, co jest poza centrum. Czyli jak ktoś powie nam, słuchaj, tam jest to i to, tam idź i zobacz. Możemy iść w tym kierunku, możemy iść do tego celu, ale rozglądajmy się na poboczach. Wszystkiego wspaniałego na ten wieczór. Zbyszkowi z okazji jubileuszu gratuluję jego wyjątkowej wnikliwości, cierpliwości i benedyktyńskiej pracy, jaką wykonuje. Zapoczątkował działalność grupy Relacje. Mam wielką radość pracować z tą grupą już od 22 lat. To jest nieprawdopodobne, ile ludzi przewinęło się przez tą grupę.
i ile dobra wnieśły te osoby w swoje środowiska, w swoje właśnie spoza centrum te przestrzenie wspaniałości. Zbyszku, wielkie gratulacje i dziękujemy, że jesteś z nami. Dziękujemy Ci za Twoją twórczość malarską, twórczość poetycką, twórczość muzyczną, bo również i tutaj działasz, i fotograficzną. Więc człowiek renesansu, i zawsze uśmiechnięty, ale też z wielką skromnością. Gratulacje wielkie, Zbyszku. Drodzy Państwo, dobry wieczór. Rolą dyrektora jest to, że poza tym, że Państwo powinniście się czuć ciepło, wspaniale, miło i sympatycznie, to również rolą jest to, żeby odpowiednie warunki były spełnione na właściwym poziomie. I dlatego pozwolę sobie tutaj taką jedną rzecz wtrącić, bo to każdemu z Państwa się przyda. Otóż jak mówimy do takiego mikrofonu, to jest mikrofon dynamiczny, zawsze go trzymamy prosto przed ustami, bo wtedy nasz dźwięk, ta fala dźwiękowa jest zbierana przez tą membranę bezpośrednio. Jeśli go trzymamy tak, to wtedy dźwięku prawie że nie ma. I tak dalej, i tak dalej. To się każdemu z Państwa przyda. To jest taki niuans. Kochani, proszę tego nie odbierać oczywiście negatywnie. Kiedy rozpoczynaliśmy ten dzisiejszy wspaniały wieczór, rozpoczynaliśmy utworem francuskiego kompozytora Gabriela Fauré. Utworem, który pochodzi z cyklu trzech melodii. Trois mélodies, André Vé, to tuż po świcie, tuż po przebudzeniu, jeśli sobie przetłumaczymy ten utwór. Oczywiście w tym tryptyku znajduje się również Barcalorola i znajduje się hymn. Dzisiaj to będzie, co prawda nie Gabriela Fauré, ale naszego gościa, naszego autora dzisiejszego wieczoru. Ale jeszcze jedna rzecz mi przyszła, to tak po słowach, jeszcze jedna rzecz mi przyszła do głowy. Clair de Lune, to przecież światło księżyca. I jeśli połączymy tytuł pierwszego utworu z naszymi wspaniałymi wykonawcami, czyli to światło księżyca, które zachodzi, budzimy się po tym śnie, z tymi utworami Forego, pozostaje nam już tylko nic innego, jak otworzyć swoją wyobraźnię na literaturę, na plastykę, na fotografię, na muzykę. Nie pozostaje nam nic innego, jak tylko powiedzieć, zresztą to było to powiedziane wcześniej, trafnie ujęte przez Czesława Gałużnego, nie pozostaje nam nic innego, jak tylko przenieść się oczami wyobraźni, naszej głowy, w krainę człowieka renesansu. Panie Zbyszku, wszystkiego najlepszego, a Państwu życzę wspaniałego, miłego wieczoru, bo rzeczywiście już nie będę wspominał o tych wszystkich organizacyjnych kwestiach, które Państwo doskonale wiedzą, które Państwo znają, które były wymienione. Nie będę wspominał o tej cierpliwości, o tej uporczywości, nie będę wspominał o tej skrupulatności w tych wszystkich działaniach, bo kwestie muzyczne, które się pojawią również dzisiaj, to tak naprawdę nie ukrywam, że nawet miałem tę przyjemność, żeby w pewnym sensie uczestniczyć w kilku różnych sprawach związanych z kompozycjami pana Zbyszka. I powiem szczerze, że naprawdę gratuluję mu tego wszystkiego, gratuluję mu tych pomysłów, gratuluję mu tej wyobraźni i po części troszkę zazdroszczę, bo każdy z nas ma jakąś pasję, zajmuje się jedną, czy drugą, czy trzecią rzeczą. Każdy z nas ma zupełnie inne pasje, inne spostrzeżenia i zainteresowania, a tutay mamy po prostu całą paletę i to nie dosyć, że ona ciągle w jakiś sposób ewoluuje i to ewoluuje w bardzo taki dojrzały sposób, to mam nadzieję, że przyniesie również wielu wspaniałych wrażeń wszystkim Państwu, bo będziecie tego doświadczali dzisiejszego wieczoru. Wszystkiego najlepszego, Panie Zbyszku, moje gratulacje. Proszę Państwa, tak? Dobrze jest. O, właśnie. Więc do tych słów wypowiedzianych przez pana dyrektora Michała Górala i artystę malarza Czesława Gałużnego chcę dołączyć słowa koleżanki z naszej grupy, która niedawno do grupy wstąpiła. Słyszała kilka moich wierszy na naszych spotkaniach grupowych.
I Małgosia Stępień pisze tak. Wiersze Zbigniewa Zdzielnickiego malują się głęboką wrażliwością i czystym światłem bijącym z duszy autora. Podobnie jak tworzone przez niego obrazy i fotografie. Tekst wybrzmiewa nastrojową nutą, jak jego muzyka płynąca świeżo z meandrów umysłu. Działania twórcze artysty spójne są z holistycznym widzeniem świata rzeczywistego, jak i własnych światów wewnętrznych. To człowiek wszechstronny, tworzy fotografie znakomicie malowane światłem oraz barwne obrazy rzeczywistości i umiejętnie przedstawia je za pomocą farb. Opisy przeżyć wyraża w tkliwych słowach swojej poezji oraz komplementowanych przez siebie zwiewnych, komponowanych przez siebie zwiewnych melodiach. Autor daje upust ludzkiej naturze w prostym zachwycie, szczerości i tęsknocie. Prezentowana w wierszach obserwacja własnych emocji staje się więc drogą do siebie i rozumienia relacji z innymi. Także dziękuję Małgosiu za ten tekst przesłany dzisiaj. Nie wiem, czy Małgosia jest na sali. Jest? Jest. No to witam i dziękuję jeszcze raz. Nie ma za co. Za przyjemność po mojej stronie. Proszę Państwa, ja sobie zaplanowałem podziękowania i wyjaśnienie, jak doszło do tego, że właśnie spotkaliśmy się dzisiaj. Otóż nasza grupa przez ostatnie 2-3 lata intensywnie wystawia w obu tutaj w galerii w holu oraz w galerii Muza. Wystawiamy poza tymi miejscami, poza Sosnowcem. W każdym razie ja byłem wypytywany przez Anię Rozenał, nieodżałowaną koleżankę, kiedy wreszcie będzie moja wystawa. Więc ja odkładałem, czułem się nieprzygotowany, bo niewiele maluję. No i w końcu mówię, Aniu, owszem, jeżeli ja mam się zaprezentować, to musiałbym pokazać moje poczynania i fotograficzne, i plastyczne, troszkę poetyckie i skromne, muzyczne. Więc odkładaliśmy to z uwagi na pandemię i mnie użyło, znaczy niepokoiłem się, że pandemia blokuje bieg spraw, ale z drugiej strony czułem ulgę, że będę miał więcej czasu na przygotowanie się. Ania cierpliwie chodziła do pana dyrektora, przesuwała terminy, przypominała mi i tak dalej, a do tego dołączał się Czesław. Więc ja się wziąłem za kompletowanie moich wcześniejszych prac, moich utworów, których no, najwięcej powstało chyba w okresie młodości. A przy tym zastanawiałem się, jak podejść do przeszłości. Zanurzanie się zanadto w przeszłości człowieka przygnębia, bo jest ona jest, sobie żartobliwą, wypasiona. Przeszłość nasza jest wypasiona i trzeba z niej wyłuskiwać rzeczy, które są w danej chwili potrzebne. A mówiąc jeszcze inaczej, wybrać to, co może posłużyć w przyszłości. I mam nadzieję, że to spotkanie, mimo że cofamy się w czasie, będzie miało pozytywny skutek dla działalności naszej grupy, może SMF-u. Także, no, także ja dziękuję również klubowi za to, że cierpliwie odkładał terminy i że poczułem i dobrą wolę, i opiekę właśnie ze strony klubu w celu przygotowania tego właśnie spotkania. Proszę Państwa, chwalono mnie, dziękowano, ale ja chcę powiedzieć, że
ja podziękowanie od miasta otrzymałem w 2008 roku za to, głównie, że założyłem grupę plastyczną Relacje, że zainicjowałem wspólnie z kolegami Stowarzyszenie Miłośników Fotografii. Wnioskodawcą o przyznanie tej statuetki była poprzednia pani dyrektor klubu Jolanta Szczurek, która przyczyniła się mocno do tego, że właśnie przy klubie znalazły się te obie grupy. Więc na tejże statuetce mamy Nagroda Miasta Sosnowca za upowszechnianie kultury dla pana Zbigniewa Ścińskiego, Sosnowiec, 2009 rok. Tak się złożyło, że tą nagrodę wręczał mi wśród innych, powiedzmy, przedstawicieli władz naszego miasta prezydent Kazimierz Górski, który był moim uczniem. I przy okazji, przy różnych okazjach, prawda, przyznawał się do tego, że jest moim uczniem i wyrażał zaskoczenie i satysfakcję, że nauczyciel przedmiotów technicznych także zajmuje się sztuką. Proszę Państwa, teraz zdjęcie, nie wiem czy ono jest dobrze widoczne z daleka, nie wiem, może jeśli można prosić o przyciemnienie sceny, dobrze jest widoczne, tak? To cieszę się. Jednak stanę przy tym mikrofonie, bo nie trzeba. To jest włączony? Halo? Tak, jest. Więc proszę Państwa, chcę zacząć wierszami, które w jakiś sposób korespondują z tą fotografią. Te wiersze dawno powstały, ale one, ja je pamiętam, analizuję, wracam do nich. Także dla mnie one wartości nie straciły. Pierwszy wiersz, który właśnie pamiętam i jakby rozpoczął moją przygodę z wierszami, ma tytuł Morze, a brzmi tak. Wdziera się we mnie przez oczy i uszy, pyłem przenika przez żyły i serce, przelało się całe przeze mnie. Tak ten wiersz się zaczynał. A padały jeszcze słowa takie, zanurzam w nim ręce, nogi i głowę, jestem w nim, i ono jest we mnie. Drugi wiersz z tego okresu brzmi tak. Chciałem być szczery do granicy wytrzymałości, zwiewny i przedziwny. Zanurzyłem swoje myśli w wiersze, przyglądam się sobie i czekam, co echo odpowie. No i wreszcie i jeszcze wiersz troszkę żartobliwy z tamtych czasów pod tytułem Jak być poetą. Wystarczy podrapać się za uchem, wytrzeć nos kożuchem, pokiwać głową i zamienić uczucie w słowo. Dziękuję. Dziękuję.
teraz, proszę Państwa, wysłuchamy utworu mojej kompozycji, zatytułowany jest Miniatura romantyczna. Że moje młodzieńcze wiersze, niektóre, gdzie inspiracją jest kobieta, powinien powiedzieć ktoś młodszy. I w ten sposób wyszukałem pana Tomasza Owczarka, który zgodził się te wiersze, akceptując je, wyrecytować. Proszę. Tak, ja przede wszystkim bardzo dziękuję za zaproszenie. Postaram się właśnie przeczytać tutaj pana wiersze i mam nadzieję, że chociaż trochę oddam to, co pan miał w sercu, bo większość tych wierszy jest z lat 70., ale drodzy państwo, one się nie zestarzały ani trochę i się nie zestarzają. Dobrze, 8 utworów. Drzewo. Chciałbym otulić dłońmi każdy twój liść, chwytać twe konary i całować korę. Ale choćbym wycałował całe usta i wygłaskał całe dłonie, i tak twoja pieśń będzie dłuższa. I tak każdy wiersz w tobie utonie. Ty.
a ja wciąż biegam za tobą po łąkach i kwiatach, w dłonie chcę chwycić jak wiosnę i ptaka. A ty czym jesteś? Pytań mnożę tyle. Zostań, choć na jedną wytęsknioną chwilę. Oddam ci miłość do wszystkich kwiatów, morza obłoków, zielonych ptaków. Będę zbierał z drogi brzydkie kamienie i rzucę w niebo na zapomnienie. Słońce karuzeli. Widziałem nocą słońce wielkiej karuzeli. Chłopca, co kwiata z piór ustrzelił. Wirujące koniki. Symbole świata zagubionego na ziemi. Jak chwile radości. Pamiętam. Pamiętam, jak z lekkim rumieńcem rysowałaś na piasku serce. Teraz moje nabrzmiało z nadmiaru miłości. Weź w dłonie kawałek mojego, niech cię ogrzeje, niech powie, że jesteś kobietą. Dziewczyna ze szkła. Kochałem dziewczynę ze szkła, wypełnioną zapachem miodu, całą w ciepłych łzach. Kochałem dziewczynę jak zapamiętany krajobraz, powiew wiatru. Chciałem czekać całe życie, żeby stać się iskrą w jej oku. Deszcz. Omył powietrze, kamienie, łzą z oczu zaplutł na szybie warkoczyk. Drogę w lustro zmienił. Po deszczu jak o świcie światło się rodzi i życie. Pragnienie. Pochylony nad skalną studnią widzę połyskujące lustro wody. Powolny rytm spadających kropli każe czekać spragnionym ustom na zaspokojenie. I ostatni z 2017 roku. A najbardziej mi się podoba. O miłości, drodzy Państwo. Nie ponaglajmy miłości. Ona przychodzi sama. Nie zaniedbujmy jej, bo w cichości odejdzie smutna. Niekiedy odmieniona wraca, bo jest tajemnicą. Dziękuję serdecznie za zaproszenie. To była dla mnie duża przyjemność naprawdę przeczytać te teksty. Świetnie się je interpretuje, są kolorowe, dużo kontrastów, prostota, a jednocześnie to, co jest najważniejsze, miłość, przyroda, no to się docenia często po czasie. Piękne są te utwory. Dziękuję jeszcze raz za zaproszenie. Mam nadzieję, że się widzimy nie po raz ostatni. Cóż my mamy dalej? Proszę Państwa, rzecz istotna, mianowicie, aha, właśnie do wierszy, które żeśmy przeczytali, miała być ta fotografia. Teraz proszę Państwa. Tak? Lepsza była ta fotografia. Nie rozumiem. Do tych wierszy była lepsza ta fotografia. Tak, no to cieszę się, ale ta też się przyda, myślę.
Teraz, proszę Państwa, tytułem wstępu do prezentacji obrazów i komentarza Czesława Kałużnego i moich słów wyjaśniających, skąd się wzięły właśnie te obrazy na ekranie czy w holu na wystawie, usłyszymy motyw z filmu Polskie Drogi. Proszę Państwa. To znaczy, ja krótko chcę powiedzieć, dlaczego dokonałem wyboru tych obrazów. To jest obraz, który malowałem w Łazach, w mojej rodzinnej miejscowości. Córka była, nie wiem, albo w podstawówce, albo zaczynała naukę w liceum sztuk plastycznych i zaprosiłem ją i starałem się jej pokazać, jak patrzeć i jak malować pastelami. Chcesz dodać coś, Czesławie? Ten też wybrałem, bo to jedna z pierwszych moich pasteli. Widzę, że nieśmiało nakładałem farbę w tle. No, cieszę się, że udało mi się wydobyć kształty tych liści.
No inspiracją były te kwiaty, które no, zostały podarowane, czy mnie, czy żonie. W każdym razie no, tego obrazu nie mam, jest u koleżanki, więc po prostu chciałem go przypomnieć. To jest martwa natura z ptakiem, zrobiona pastelami. Jest własnością mojej siostry. Nie ma jej na wystawie, więc uznałem, że trzeba pokazać. To dasz znacz, tak? Dasz sygnał. Proszę Państwa, wkrada się mała niezręczność. Ja jestem tłem. W związku z tym, ja nie wiem, jakie okoliczności towarzyszyły powstawanym pracom. Natomiast niewątpliwie mogę powiedzieć o kolorze, o formie, o tym wszystkim, co, czyli jak opowiesz wszystkie prace do końca, jak powstały, to odwrotnie ja opowiem o kolorze. A dobrze, czyli wybierzesz sobie, tak? Nie. No. To znaczy nie będę za dużo mówił. Akurat tu tak. Proszę Państwa, jeszcze raz spróbuję włączyć się w ten ciąg zdarzeń na ekranie. Co jest bardzo istotne? Pastel, czy też techniki, które są bardzo wrażliwe na temperaturę artysty, wymagają pewnego spokoju, pewnej przestrzeni emocjonalnej, którą Zbyszek ma niewątpliwie, bo widzą Państwo, jak on spokojnie tutaj prowadzi to wszystko. Więc ten spokój jest bardzo istotny i możesz wrócić do pejzażu tego wcześniejszego. Jeszcze. I teraz tutaj mamy, proszę zobaczyć, z jaką subtelnością myśli jest pozbawiona ta granica między kolorem, między kontrastem, jest pozbawiona ta linia dramaturgii. Ona jest wtopiona, one się wzajem dopełniają, przybliżają swoją bliskość poprzez właśnie roztarcie tej granicy między jednym kolorem, drugim kolorem i kontrastem. Proszę zobaczyć, jak się pojawiają bardzo pięknie akcenty. No, nawet proszę zwrócić uwagę, jak obraz, który namalowany jakiś czas temu, ten mikrofon, głowa pana skrzypka cudownego i znowu coś, jak tworzą zupełnie współczesny obraz. Czyli jakby dwa zestawy. Musimy, to co mówiłem wcześniej o peryferyjnym patrzeniu. Tu jest przykład właśnie takiego spojrzenia na peryferię spoza centrum. I kiedy widzimy te pięknie namalowany pejzaż, niecierpliwie się rozumiem, pięknie namalowany pejzaż, właśnie w tych błękitach, powietrze, ta przestrzeń i słońce budzące się w mgłach. Bardzo subtelnie namalowana praca, niewątpliwie ma swoje wartości malarskie takiego wnikliwego obserwatora, bo malarz to człowiek, który patrzy, a później maluje. Proszę dalej. I tutaj jawi nam się znowuż bardzo piękny element, który pamiętam, że było takie zadanie, bo mieliśmy z grupą relacje taki jednodniowy plener na zewnątrz, malowaliśmy nad Przemszą naszą i te wierzby cudowne. I proszę zwrócić uwagę, jak tu artysta dostrzegł bardzo istotną sprawę, bo w malarstwie światło
jest reżyserem wszystkich poczynań, które się i scen, i rozgrywanych emocji na płótnie światło jest głównym bohaterem. Ono pokazuje nam kolor, formę. I tutaj w tych jakżeż pięknych, ustawionych rytmach to wierzby i odbicie w wodzie, w przemszy, a wszystko nasączone jest światłem słonecznym. I już możemy określić, że skoro tak jest oświetlone, to byliśmy blisko, tak przed południem leciutko to było i światło już tam ślizga się tutaj pięknie jeszcze po od spodu oświetla, gdyby było w zenicie, już mielibyśmy bardziej te cienie widoczne pod spodem. Tak można pory dnia i roku określać, patrząc na światło w obrazie. Proszę bardzo. I tutaj mamy nasz wyjazd. Gdzie to byliśmy, Zbyszku? W Strumieniu. I wyjazd do Strumienia, gdzie mieliśmy piękny, że tak powiem, akcję. Przepraszam, akcję kolory w przestrzeni. No i Zbyszek tam z wielką pieczołowitością, a i też podejściem, odpowiednim podejściem emocjonalnym do architektury potrafił to zanotować i zapisać w swojej dokumentacji malarskiej emocje, jakie nam towarzyszyły wtedy. Czyli widać, że te emocje u Zbyszka zawsze są w obrazach stonowane. One nigdy nie górują nad artystą. Artysta raczej sprowadza to do swoich emocji wyciszonych, spokojnych. Nie ma jakichś szarpnięć, czy rozlewanej farby, czy dramaturgii Tarianego Kutna. Jest spokój, który niewątpliwie niekoniecznie na co dzień musi występować, ale w obrazach u Zbyszka jak najbardziej. Proszę. No i tutaj mamy, pamiętam doskonale, jak Zbyszek tworzył te prace. Właściwie jest to jeden obraz złożony z takich fragmentów rzeczywistości. Ja swego czasu swoje obrazy nazwałem fragmenty. Fragmenty, które budują całość. Dlatego nieraz jest kilka scen w obrazie, które nawzajem się wspierają, ale też i pokazują, że obraz może stać się pewnym kalejdoskopem spojrzeń na różne sytuacje, z różnych perspektyw, z różnymi emocjami i z tym spojrzeniem, które właściwie powoduje, że wszystkie elementy, które są na obrazie, są ważne, istotne. Od nas zależy, jak będą doświetlone i podane. I w tym momencie widzimy, że ta żółta plama w szczególny sposób ściąga naszą uwagę i te wszystkie pozostałe elementy jakby do niej lgną, jakby się chciały spotkać w tym jednym prostokącie żółtym. Proszę. No tutaj mam bardzo, gdyby to był obraz znowu samodzielny, byłby równie ciekawy jak w tej całości. Widać tutaj tą, nagle pojawiło się coś u ciebie takiego, bym powiedział, trochę chropowatego, co raczej unikasz, bo oglądając swoje obrazy na wystawie widzimy tam bzy, czy pejzażowe historie, czy jeszcze inne, one pokazują nam tą delikatność i subtelność nakładania farby. Podczas gdy tutaj, jakbyśmy to jeszcze przybliżyli, poczulibyśmy dopiero tą fakturę, chropowatość. Nieraz praca pięknie mówi, kiedy ma swoją tożsamość zapisaną na licu, czyli ta reliefowość nakładanej farby.
Proszę. No i tutaj mamy przykład radości patrzenia na obraz poprzez światło i wspomagane światło. W szczególny, piękny sposób zrobiona, nawet kompozycyjnie bardzo udana praca, bo mając na uwadze wiele szczegółów, które czasami by wprowadzały tutaj pewien zamęt, a zwłaszcza to okno z lewej strony, prawa strona bardzo ciężka, dociężona, że tak powiem, ale ta lewa, doświetlona strona równoważy tymi swoimi, a zwłaszcza ten sztalugi, lekko skośny element, on powoduje, że te wszystkie elementy, one się do siebie nakłaniają, zbliżają. Proszę. Ten obraz powinien znajdować się, bo tam został pozostawiony, przekazany w sanatorium Równica w Ustroniu. Tam powstał, prawda, w pracowni tego sanatorium, ale na tej zasadzie, że to, co ja tam namaluję, to zostaje właśnie w tym miejscu. No, chciałbym jeszcze zwrócić uwagę, bo to jest też oczywiście ważne, gdzie są obrazy artysty. To znamienuje, że nie leżą gdzieś za szafą, tylko radują oczy ludzkie i serca. To jest bardzo istotne. Tak jak muzycy nie grają dla siebie, tylko dla publiczności. Dziękujemy z całego serca za piękne przeżycia. A tutaj spójrzmy jeszcze raz na dzbanek, ten jeden i drugi, one ze sobą, jaka jest korespondencja między nimi. Ta zieleń szmaragdowo głęboka, nocna, granatowo, i nagle ten jawi się ta świetlistość tego dzbanka z tymi polnymi kwiatami. Dzieją się rzeczy cudne, piękne, a zwłaszcza przy tym małym dzbanku, który szuka miejsca wśród tych wybujałych form, bo on jest trochę przykurczony tą wielkością tego kolegi swojego, czy też sztalugi, czy też okna w pracowni, nieprawdopodobnie pięknego okna, bo dające światło malarzowi do pracy. Jak coś, proszę dalej. No i tutaj bardzo pięknie kompozycja, bardzo istotna, świetnie dobrana kolorystyka tego żelazka, a też i ciężar ustawienia, że to żelazko właśnie trzyma tą całą kompozycję obrazu. Góra wybujała kwiatami. I teraz, gdybyśmy to żelazko usunęli, czegoś by nam brakowało w tym obrazie. Jawi się żelazko z tym połyskliwym, metalicznym blaskiem, drewnianą rączką. Pokazuje nam, jak istotne jest, można by odnieść to do naszego życia, jak istotny jest każda część naszego istnienia. Od radości kwitnienia do już takiego materiału, który niby zużyty, ale jest bardzo, bardzo szlachetny. Bo i duszę musi mieć w sobie piękną. Prawda, Zbyszku? No i tutaj mamy obraz, który wyjątkowo mi się zawsze podobał i podoba do dzisiejszego dnia, ponieważ to jest tak troszkę jak zapłakane szyby deszczem. No takie tak urokliwe poprzez to rozpłakanie się. Ja nie wiem, czy płakałeś wtedy, czy nie, ale to rozpłakanie jest tak piękne na tym obrazie. Daj Ci, Panie Boże, więcej takich obrazów. To rozpłakanie, jak Czesław mówi, jest przypadkiem. To był specyficzny papier z taką grubą fakturą po prostu. Także wprowadzenie tam farby w te kanaliki, w te robeczki, prawda, należałoby użyć bardzo rzadkiej farby, więc tak to się stało. To jest bardzo istotne, pod obrazie jest bardzo istotne, proszę Państwa, ponieważ, tak jak Zbyszek powiedział, powoduje to, że jak mamy druk wklęsły i druk wypukły, czy też druk płaski, tak artysta malując,
dobiera sobie odpowiednią, odpowiedni, że tak powiem, to lico, które, na którym pracuje. I te niby niedomalówki powodują bardzo piękne rozedrganie i jakbyśmy mogli przybliżyć ten dół cały, liście i te owoce, jakież to jest cudne w kolorze i tutaj właśnie w tej, bym powiedział, takim precyzji wykonania, gdzie tutaj prawie że abstrakcja, prawie że polok się kłania. Tutaj powiedziałby Zbyszko, aleś tu narobił. No i tak, czasami tak malarz ma, że ponosi go radość tworzenia i wtedy jest najbardziej autentyczny, bo nie trzyma się natury. Nie podąża tylko za naturą, ale natura go kusi po to, żeby tworzył własne wizje, własne obrazy, własne wartości. I to, ta praca jest taką pracą nawiązującą troszeczkę do czasów impresjonistycznych, które w szczególny sposób dla ludzkości wzbogacając nie tylko te pompatyczne, barokowe, czy też ujęcia sytuacyjne na płótnach, ale też właśnie ta radość budowania, ta zmienność szybkiego malowania, energicznego. Stąd tacy malarze powstali, gdzie uderzenie pędzla, jak u Van Gogha, powodował ruch, wibracje, czyli to bardzo piękne, istotne wartości malarskie. No i rysunek bardzo istotny. Proszę Państwa, malarz przyjęło się niejednokrotnie nawet na Akademii, że malarz później najpierw szlifuje ten rysunek. Rysuje. Bo co? Bo nauczeni tak wymagają. Na początku. Później już przechodzimy inną fazę i o rysunku niejednokrotnie malarz chce zapomnieć. Rzeźbiarz używa tego jako formę jakąś wstępną, a rysunek jest tak piękną techniką. I kiedy malarz zapisuje te swoje wizje obrazów szybkimi notatkami, tego grupę relacje cały czas staram się, nakłaniam się właściwie delikatnie i nie tyle uczę, bo to nie o to chodzi, ale buduję pasję w nich rysowania. Bo rysowanie to jest początek, to jest pobudzenie myśli, to jest ruch, gest, to jest zjednoczenie się z materią. Poprzez rysunek bardzo wiele możemy powiedzieć, nawet jedną lapidarną kreską. Ta kreska może o całym świecie nam opowiadać, a tutaj Zbyszek zadał sobie trud i uniknął kiczowatości, jaka mogła się wkraść tak potraktowany rysunek, a stał się, bardzo bym powiedział, takim drzeworytniczym prawie że duktem zrobiony. Gratuluję Zbyszku. Tutaj obraz kontrowersyjny, powiedziałbym, który chciałeś skomentować. Tak, chciałem skomentować, ponieważ to jest bardzo istotne i chyba na tym już przestanę Państwa męczyć. Natomiast chciałem powiedzieć jedno, że mamy bzy. Mieliśmy to, bzy już przekwitają, czy już przekwitły nawet, bo dawno przez okno nie wyglądałem zapatrzony i wędrówką po swoich obrazach. Te bzy, proszę zauważyć, jak cudownie liście drgają na wietrze, jak kwiaty rozkwitają. Artysta nie dokończył tutaj obrazu, ale obraz tak pięknie zatrzymał się, jak czasami zadziwi nas świat. I zatrzymujemy się i patrzymy. Tak ta gałązka bzu zatrzymała się i czeka, aż artysta nie dokończy jej, ale cały czas
ma ją na uwadze. Cały czas ją obserwuje, utożsamia się z nią i w tym jest niedokończonych pracach bardzo często jest siła w ogóle sztuki. Kiedy nie kończymy jakichś spraw, ta rzecz zostawienia, czasami wiersz jest przegadany, czasami obraz jest przemalowany, czuje się ciężkość formy i kiedy mamy możliwość oglądania, tak nie wiem, czy Państwo, jak sobie Państwo pooglądacie piękne obrazy Michałowskiego, kiedy te rozbujane polskie wałachy, takie konie potężne, jak wąwóz samosiery, jak to wszystko buduje klimat właśnie w tym takim odpuszczaniu, że nie jak u kosaka, że każde kopytko już człowiek nacukuje, czy walnie o ziemię, a tam czuje to tętno, tętno istnienia. Dlatego pięknie jest czegoś nie dokończyć, żeby była na przyszłość zachęta do tworzenia czegokolwiek. Z całego serca gratuluję Zbyszku. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Przelecimy pozostałe. Aha, tutaj, no właśnie, to jest, rozmawiając przez telefon, co często ma miejsce z Czesławem, powiedziałem, że, pytał mnie o moje działania artystyczne, czemu nie przesyłał obrazów i tak dalej. Ja mówię, że rozmawiając przez telefon, robię takie pasgroby. A Czesław na to, nie wolno tego lekceważyć, masz to pokazać i tak dalej. Jemu jako opiekunowi naszej grupy. No i w końcu zachęcił mnie, żeby je pokazać. Miały być w oryginale, niestety nie udało mi się to, więc przynajmniej pokazuję fotografię. Proszę Państwa, przepraszam za moją niekonsekwencję. Miałem skończyć już, ale proszę jeszcze wybaczyć te kilka słów. Bardzo istotnych, ważnych. Proszę Państwa, nic nie dzieje się bez przyczyny, jak nasza wielka poetka mówiła. Nic nie dzieje się bez przyczyny. Wszystkie jakieś wędrówki na blacie stołu, czy to przestawiamy cukiernice, czy kwiaty, czy przesuwamy talerzy. Nie nas, taka kompozycja nas nie usatysfakcjonuje, więc robimy po swojemu coś. Ale to robimy też niejednokrotnie, nie myśląc nawet o tym. Bo to jest gdzieś ten porządek, ten ład jest gdzieś w nas zapisany. Malarz nie przeskoczy pewnych rzeczy. Ja może powiem o twórcy. I kiedy Zbyszek mówi mi o tych sprawach, mówię, słuchaj, to będzie pięknie pokazać, jak przykleimy to jedno od drugiego, jak to będzie jak łuska. Bo te emocje, te zapiski tworzą taką otulinę dla nas, dla naszych myśli. I nasze myśli zapisane w ten sposób tworzą prawdę o nas samych. Niejednokrotnie, jak Państwo takie mają sytuacje, zrobić sobie tak, żeby kosz mieć koło siebie i wrzucać te do kosza. Razem z rachunkami z supermarketu czy tam z czego. Ale później po miesiącu czasu, jak wyciągniecie te śmieci, na pozór śmieci, artefakty. To jest coś, co jest siłą myślenia twórczego. Z tego można coś zbudować, zrobić. Ba, my sobie przypomnimy pewne działania. I to jest właśnie ta kombinacja twórcza, umysł. I ta droga jest drogą dla nas bardzo piękną, istotną, bo tam odnajdujemy w tych skrawkach odnajdujemy siebie. Teraz uciekam już. Dziękuję. Tak, no proszę. Tak.
No proszę, jakie różne emocje nam się tu zapisały. O Mondriana, proszę Państwa, jeżeli mogę powiedzieć. Tu jest coś pięknego, bo ja mogę pokazać. U Mondriana tak postawiona kreska jest dynamiką. Tak jest super. Tak jest w ruchu. Tak jest dynamicznie, nieprawdopodobnie. A tak jest uspokojenie. I teraz proszę odczytać sobie te wszystkie znaki, symbole. Myślą mondrianowską. Czyli to, co się dzieje w obrazach, jak dynamiczny obraz jest, to są układy linii. Pionowe, skośne, poziome. I obraz staje się wówczas bardzo zrozumiały, czytelny. Jeżeli jest za dużo skosów, musi być przeciwwaga. I tutaj Zbyszek niejednokrotnie pokazuje nam właśnie w tych swoich poza centrum myślowym, że tak powiem, działania, które zapisał na kartkach, karteruszkach i tak dalej. Tylko, że proszę Państwa, wyrzucił to do kosza i potem wyrzucił je na śmierć. I tyle było. Przestały istnieć, czy nie ma ich, po prostu ich nie ma. No. To ja Państwu bardzo dziękuję. Ja Zbyszku proszę, oddaję Tobie mikrofon. No, nie uciekaj, nie uciekaj. Gdzie? No. Cóż, możecie. Ten fragmencik się podoba. Powstał. Nie wiem, miałby to być szkic do pełniejszej wypowiedzi, ale tak zostało i okazuje się, że to się podoba. To z mojej dzielnicy, pejzażek, ulica Zgoda. A to, proszę Państwa, to tak się stało, że ten obraz się pojawił, że Czesław spytał mnie, czy to nie jest dom, w którym mieszkał, czy urodził się Kiepura, prawda? Ja mówię, że nie, ale przypomniało mi się, że w pracowni mamy obraz Hieronima Kubińskiego, który opuścił nas wiele lat temu, zatytułowany Dom, w którym urodził się Jan Kiepura. Ja pozwoliłem sobie ten obraz tutaj pokazać, żeby pokazać również portret Jana Kiepury, który to już ja namalowałem go. I jest własnością klubu Kiepury. A to kapliczka w strumieniu. Dlatego się tu znalazła, żeby wprowadzić Państwa w klimat utworu, który usłyszymy, mianowicie Ave Maria Schuberta. Thank you.
Państwa, ten utwór zaproponowany właśnie przez Alicję i Daniela, no, skłonił mnie do tego, żeby ten wątek sakralny kontynuować i wybrałem fotografie, które właśnie go wydobywają. Tych fotografii będzie niewiele, ale Zbyszka Podsiadło by mi tu bardzo brakowało, więc proszę bardzo, może powspominamy nasze plenery i skomentujesz fotografię. Chcesz coś powiedzieć, Gosiu? Na początek chcę powiedzieć, że bardzo ci gratuluję tego wieczoru. To jest taki rodzaj spełnienia. I powiem szczerze, że do tej takiej krótkiej charakterystyki ciebie dodam to, że wszystkiego, czego w życiu na polu artystycznym nie dotknąłeś, ma kontynuację. Tak jest z relacjami, tak jest z SMF-em, z fotografią, tak jest u ciebie z poezją, tak jest z muzyką. Ja przypomnę tylko, że tych inicjatyw jest dużo więcej. Są tak zwane londyńskie spotkania sentymentalne, które Zbyszek zainicjował, które trwają. To jest właśnie w tych czasach coś niesamowitego, że bo to nie tylko pomysł się liczy, jest mnóstwo wspaniałych pomysłów, które upadają. Zbyszek otacza się takimi ludźmi, że te pomysły ma ktoś kontynuować. Tu padło już tak, że ty nie robisz tych swoich rzeczy w pośpiechu. Może dzięki temu one są dużo bardziej poważne i jeżeli mówimy o tym z różnymi ludźmi, to widzimy, że te twoje pomysły wszyscy odbierają bardzo poważnie i później ta kontynuacja wydaje się naturalna. Powiem o takim epizodzie, nie wiem czy to będzie tutaj, ponieważ córka Zbyszka, Joasia Zdzienicka, też była w relacjach, była u mnie w grupie, ponieważ 10 lat opiekowałem się Stowarzyszeniem Miłośników Fotografii i mieliśmy różne plenery i pamiętam, uczestniczyła w kilku naszych plenerach, w kilku wystawach fotograficznych. Jakaś radość była, tak dla nas, dla mnie, dla Czesia, jak również dla rodziców, kiedy na Akademii Sztuk Pięknych jej praca dyplomowa okazała się najlepszą w Polsce, a wybór był rektorów ASF w całym kraju. Ta słynna Szuflandia z każdym dniem, zresztą praca prezentowana również w Sosnowcu. To też jest rodzaj spełnienia na tej, powiedziałbym, niwie rodzinnej, na tym właściwie, na tej płaszczyźnie, którą tu nie poruszamy, ale która jest również ważna. Jesteśmy twórcami, jesteśmy pracownikami, ale jesteśmy też rodzicami, prawda? I tam też jest nasze gdzieś serce. Także od tej strony też gratuluję ci, zresztą dalej prowadzi, dalej jest na SP, skończyła chyba doktorat, prawda? Także to też jest rodzaj jak gdyby spełnienia pewnego i też ci Zbyszku gratuluję. A te twoje jak gdyby sakralne, może niekoniecznie, bo ja myślę, że one ocierają się o religię, o wiarę, ale ja myślę, że to są takie twoje wspomnienia. Ja nazywam ten rodzaj twórczości, to są takie kamienie naszego życia, to są postoje pamięci. Czyli to są te elementy, które tu Czesiu ładnie wspomniał o wracaniu do pewnych rzeczy. Nawet jeżeli coś jest niedokończone, czasem wokół jednej kapliczki chodzimy parę razy, nie to światło, nie taki układ, nie o tej porze i nagle jesteśmy w takim, tak, to jest teraz. I wtedy robimy to zdjęcie, ale wcześniej jak gdyby widzimy to, widzimy, śnimy o tym, gdzieś tam błądzi po naszych zakamarkach pamięci ten obraz. No proszę bardzo. To jest w czasie naszego pleneru łemkowskiego, to jest Kwiatoń.
To jest jedna, to właściwie taka najbardziej charakterystyczna cerkiew na Podkarpaciu, uważana za perełkę architektury, zresztą jest zaliczana do światowego dziedzictwa UNESCO. Tam blisko właśnie tej cerkwi mieszka pan, który się opiekuje, pan Jan Chyra, również malarz i fotografik. Piękna postać zresztą. No to fragment właśnie. Zbyszek lubi też wydobywać detale takie charakterystyczne dla danego miejsca. To już są chyba owczary? Ach, to jest u nas. Tak, teraz patrzę po tym drzewie. Czyli ten element związany, jak tu Czesław mówił, sakralny, dalej się przewija. Ja pamiętam, że ta praca była później na wystawie naszej poplenerowej, prawda? To był Sławków? Tak, przypominam sobie. Właśnie wszyscy robili głównie miasto, jakieś architekturę i Zbyszek wpadł na pomysł, że fragment wnętrza zrobił i ta praca miała taki klimat swoisty. Ja zaliczam ją do moich ulubionych prac i uważam, że jest tutaj wpływ Zbyszka Podsiadło, którego dominuje fotografia czarno-biała, wieloplanowość, coś zaskakującego i tak dalej. No. A ja myślę, że to dlatego o mnie chodzi, że to jest restauracja. I... No ale jakby nie było. Pięknie Zbyszek potrafi widzieć światło. Ja pamiętam taki plener, który zresztą był dzięki Zbyszkowi zorganizowany w Łazach. Na PKP myśmy tam chodzili. I chcę powiedzieć, że tam jakaś pani z tego, żebyśmy nie błąkali się i żeby nas pociągi nie rozjechały, opiekowała się na nim. Natomiast wszyscy zrobili uczestnicy, część oczywiście osób już nie ma z nami, w sensie nie są w grupie, ale wszyscy zrobili bardzo ciekawe zdjęcia. Planowaliśmy, bo później była wystawa tych naszych prac tam w bibliotece, tak, w Łazach. I powiem szczerze, że to przecież blisko, ale jeżeli idzie się z aparatem, to już myśli się obrazem. Tak naprawdę idziemy, to już patrzymy coś w pionie albo w poziomie. To jest rodzaj skazy, którą mamy, ale to jest pozytywne, myślę. No tu właśnie to, co pięknie tak, o czym pięknie opowiedział Czesiu, to bardzo malarskie zdjęcie. Widać to pokrewieństwo między fotografią a malarstwem. Tutaj... Dużo. Tak, tu te brzozy. Ja dodam, że to zdjęcie... Przyczynkiem do powstania tego zdjęcia były moje przejazdy koleją z Sosnowca do Łaz, gdzie dojeżdżałem do matki. I zauważyłem, przez kilka dni taka aura miała miejsce, że czy to mgła, czy to chmury były nisko nad ziemią, a nad nimi świeciło słońce. Powstała taka warstwa, która bardzo delikatnie oświetlała ziemię, a jednocześnie no, budowała tą perspektywę powietrzną. Także mnie to wyciągnęło, że tak powiem, w to miejsce z aparatem, to ta obserwacja z pociągu. Aha, no właśnie, to taka przypominajka, że będzie zmiana klimatu i będą fraszki po prostu za chwilę, poprzedzone taką skoczną moją kompozycją. Dziękuję. Bardzo dziękuję.
Czy zaplanowaliście go zagrać, czy odpuszczacie sobie dzisiaj? Nie, to tytułem przypomnienia, a skoro mowa o fraszkach, to już. No więc obserwacja ludzi, ich zachowań skłaniały mnie do tego, żeby lapidarnie opisać te osobowości i te charaktery. Choleryk, czyżby się zmienił, że się nie spienił? Niezdecydowany, to trochę o mnie. Tak długo rozważał temat, że sam zmienił się w dylemat. Wyniosły. Tak wysoki miał piedestał, że ludzi dostrzegać przestał. A tu może wróćmy do dawnego wierszyka poświęconego Czesławowi, tu obecnemu. Widziałem różnych scen bywalców, jednak po raz pierwszy faceta, co ma pastele przyrosłe do palców. A miał być miło. Tak. I proszę Państwa, taka historyjka, która wiąże się z naszymi muzycznymi planami, to znaczy Alicji, Daniela i moim. Niepokoił mnie fakt, że w plazie jest milczący fortepian. Zachodziłem do kierownictwa Sosnowieckiej Plazy, przypominałem się, coś żeśmy planowali. Ja pomyślałem sobie, że muszę jakoś poruszyć myśli i działania kierownictwa tej plazy i napisałem taki wiersz. W pięknej, jasnej przestrzeni do wieczora od rana szlachetną czernią się mieni fortepian, wspomnienie Szpilmana. Ozdobną liną chroniony, obok portret mistrza Władysława, cierpi na tym milczeniu jego muzyczna sława. Może obudzi się ze snu plaza, w Sosnowiec wpisana i zabrzmi obok handlowej muzyczna wartość dodana. A teraz duet Klaro de Luna. Thank you.
ktoś z Państwa rozpoznał ten utwór? Czerwony autobus Władysława Szpilmana. No, mieliśmy w planie kilka słów z Waszej strony. Postaram się. Jak sobie wyobrażamy kompozytora w trakcie pracy, co przychodzi nam do głowy? Inspirowanego człowieka, który siedzi przy fortepianie, przez którego przepływa muzyka? Czy wyobrażamy sobie matematyka, który siedzi, robi swoje kalkulacje i tak naprawdę nie tak dużo gra? Raczej to pierwsze, prawda? Strawiński powiedział, że jeśli chodzi o komponowanie utworów, jest 10% inspiracji, a 90% pracy. O co mu chodzi? Jak kompozytor komponuje przed rozpoczęciem, szuka pewnego motywu. Co to jest motyw? To jest taki krótki fragment muzyki. I z tym motywem on stworzy cały utwór. Ja tego nie wiedziałem. Się dowiedziałem na studiach, jak studiowałem kompozycji. I to mnie bardzo zaskoczyło. Ten motyw może brzmieć tak, na przykład ta-da. Też mogłoby być tam, z Mozart. Albo też może być ta-ta-ta-ta. Powtarza się, prawda? To ten motyw jest cały czas tam. I każdy kompozytor to robi. Ja nie wiem, jak pan Zbigniew sam do tego doszedł, że w jego utworach jest naprawdę, ta harmonia jest jasna i jest ten motyw, który się pojawia, się powtarza, się rozwija. Ja nie wiem, jak on to zrobił. Z tego, co wiem, pan Zbigniew nie studiował kompozycji, nie chodził na Akademii Muzycznej. Nie wiem, a nie wiem, jak on sam do tego doszedł. Druga sprawa jest, że wiadomo, że grać na skrzypcach jest trudno, że trzeba wiele lat poświęcić, żeby to zaczęło brzmieć w miarę dobrze. Ale jeszcze trudniej jest dobrze pisać na skrzypce. To jest to, co się nazywa idiomatyzm. Nie wiem, czy to słowo istnieje, ale fajnie brzmi, prawda? O co mi chodzi? Idiomatyzm jest, czy to jest dobrze napisane na ten instrument. I wiele razy musiałem grać jakiś utwór i tam było coś dziwnego. Coś tam nie pasowało, to było niewygodne, to mi się nie podobało. I potem się dowiedziałem, że kompozytor nie był skrzypkiem. Aha, już rozumiem. A co? Każda nuta od początku do końca w utworach pana Zbigniewa, każda nuta ma sens, każda nuta jest wygodna, skrzypcowa. Znowu nie wiem, jak on to sam zrobił. Ja podejrzewam, że on bardzo uważnie obserwował, jak my graliśmy. Co tam pasuje, co dobrze brzmi, jak to się powinno pisać, żeby tak brzmiało. I jak on komponuje, on sam sobie wyobraża, jak to będzie brzmiało. Nie wiem, jak to robi, ale naprawdę, każda nuta ma sens, każda nuta jest wygodna, jest skrzypcowa. I
Mam nadzieję, że Pan Zbigniew mi kiedyś zdradzi tajemnicę, jak to zrobił. Wszystko z mojej strony. Gratuluję bardzo. Chcieliśmy bardzo pogratulować kompozycji i chcieliśmy zrobić małą zmianę w planie i teraz wykonać Twój utwór, pochwałę orkiestry. To, że ja nagle mam potrzebę, motywację skomponowania czegoś. Nałożyło się szereg czynników na to. Mój powrót do muzyki, bo Alicja dała ogłoszenie w internecie, że również osoby starsze gotowa jest uczyć gry, prawda? Więc się zgłosiłem, grałem, poczułem się. Chciałem dobrze wypadać na tych lekcjach, prawda? Więc się przykładałem. Jednocześnie słuchałem muzyki. No i kupowałem nuty. I utwory, które pamiętałem, które brzmiały w moich uszach, one, czy zasłyszane nawet w dzieciństwie, prawda? One jakby no, były takim tłem, takim bodźcem do tych właśnie kompozycji. Duch, orkiestra tenta, duch gdy niespodziewanie usłyszymy orkiestrę tentą, prawda, jest to dla nas zaskoczenie. Powód do zastanowienia się. I wielokrotnie takie orkiestry się słyszy i w pewnym momencie pojawia się potrzeba, jak ja chcę opowiedzieć o orkiestrze tętej, tak bym to nazwał. No. To tyle, więc nie wiem, czy ten sygnał, macie w planie zagrać na zakończenie sygnał londyńskich spotkań sentymentalnych? Że ja zagram, tak? No to dobrze. Thank you.
muzyczny londyńskich spotkań sentymentalnych, o których wspomniał Zbyszek, a Alicja mnie skłoniła do tego, żeby grać kompozycję Bacha. I coś w tym sygnale muzycznym, coś z tego Bacha chyba jest. Proszę Państwa, no więc zbliżamy się do końca, się zbliżamy. Popatrzmy, co jeszcze na ekranie mamy. To jest właśnie pochwała orkiestry Dętej w wersji na piano. A to, skoro ja tutaj wyróżniłem Piotra Bednarczyka, nieżyjącego już wspaniałego kolegi, pomyślałem, że przecież Ola Bogus, portrecistka nasza w grupie Relacje, namalowała mój obraz. Obraz, znaczy mój portret. Także Olu, dziękuję i cieszę się, że można go było tutaj pokazać. Proszę Państwa, jeszcze osoba, której chcę podziękować, to jest małżonka, która cierpliwie z moimi przerwami, ale w sumie cierpliwie znosi moje pochłonięcia, że tak powiem, innymi sprawami. Także nie ma jej tutaj, bo się opiekuje wnukiem, ale sądzę, że na filmie to podziękowanie się znajdzie. Także dziękuję. Dziękuję wszystkim bardzo za obecność i mam nadzieję, że to wspomnienie wniesie w naszą przyszłość coś pozytywnego i wartościowego. Dziękuję bardzo.